Ludziska i witam was bardzo serdecznie, z tej strony Gracyk.pl. Dzisiaj sobie zagramy tak spokojnie i tak fajniuśko w Predator Hunting Grounds. No cóż, no to wam pokażę, jak się gra Predatorem. Dobra, no to przejdźmy przez samouczek. Cel główny, dotrzyj do punktu nawigacyjnego. Okej, idziemy. Co mi widzicie? Bieg sprintem. L3, sprint. Predator porusza się znacznie szybciej, ale zużywa wytrzymałość i powoduje więcej hałasu. Otóż to, jeżeli gracie i w ogóle jako Predator i na dole macie, oj, towarzystwo, no to uważajcie, żeby troszeczkę cichutko chodzić tym Predatorkiem, ale szczerze mówiąc nie da się. Wiem o tym. Czy tam nie da się? No, sam możecie też tak chodzić. Widzicie, pomału, po prostu tak, albo normalnie, i tyle. Dobra. Przykucnięcie, kółko. Naciśnij, aby przykucnąć. Po przykucnięciu Predator porusza się wolniej, ale robi mniej hałasu niż podczas biegu czy sprintu. Otóż to, przykucnięcie podczas sprintu. Naciśnij przycisk przykucnięcie podczas sprintu, aby wykonać ślizg zakończony przykucnięciem. Przy okazji, czadersko to wygląda. Też to muszę przyznać. Sami widzicie, dobra. Tak się kuca, ale jak przyspieszymy, to tak. Robi taki ala kucnięty ślizg, bym to nazwał. Dobra, idziemy. Skakanie. Szybkie naciskanie skoku sprawi, że Predator wykona krótkie podskoki. Natomiast przytrzymanie przycisku pozwoli Predatorowi na wybicie się wysoko w powietrze. Okej, mamy kogoś. Tryb wizji, ukrycie, przełączenie trybu wizji. Zekwiduj strażnika, użyj oszy nadgarstkowych. Okej, dobra. Wracam się na tryb wizji. Włączenie w biomasę trybu podczerwieni i dozwiluje sygnatury ciepła. Wyświetlone zostaje ciepło wydzielane przez ludzi, płomienie i inne elementy. W trybie tym wychwytywane są również dźwięki wyświetlane w formie półprzezroczystych baniek, dzięki czemu Predator dostrzega znaczące zaburzenia dźwiękowe. Przełączenie maskowania. Aktywuj trójkąt. Aktywuj zaawansowaną technologię maskowania Predatora. Stanie w bezruchu sprawi, że Predator będzie całkowicie niewidoczny dla wroga, a poruszanie się spowoduje większe, łatwiejsze do zauważenia załamanie światła. Wejście do wody z aktywnym maskowaniem spowoduje tymczasowe problemy w jego działaniu. Tryb wizji i ukrycie. Likwidacja z ukrycia R2. Jeśli uda ci się nieposzerzenie zbliżyć do słabszego BN, możesz wykonać likwidację z ukrycia przy pomocy obecnie używanej broni białej. Członkowie drużyny, którzy zostali powaleni, również będą mogli stać się ofiarą i takiej likwidacji. Okej, dobrze wiedzieć. No to idziemy po niego. Po cichutku, po malutku i tak. Nic takiego, pewnie jakiś ptak. Pokonaj rozpadlinę. Znajdź sposób na pokonanie wielkiej rozpadliny. R1 naskok. Przytrzymaj przycisk na skoku, aby wycelować, gdy znajdziesz się na ziemi lub pośród drzew. Gdy wycelujesz w docelowe miejsce, puść przycisk, by wykonać manewr. Podobnie jak sprint. Zdolność ta zużywa wytrzymałość. Anulowanie na skoku. Możesz również anulować naskok podczas celowania. Kółeczko i tyle. Dobra. Tak zrobimy. Dobra, i puszczam. Wejdź między drzewa. Wesprzyj się na drzewa. Wejście w tryb
Predcolor na drzewach X. Drzewa podświetlone czerwonymi hologrami nadają się do wspinaczki. Podejdź do nich i naciśnij przycisk. Kiedy pojawi się podpowiedź, aby wdrapać się na drzewo i przejść w tryb predcall. Okej. No to gitara. No i normalnie sobie ten tak chodzicie. Ruch w trybie predcall. Poruszanie się w trybie L. Predcall to najlepsza metoda przemieszczania się dla predatora. Dzięki niemu może on bez problemu poruszać się po gałęziach. Automatyczne przejście. Kiedy predator dotrze na koniec gałęzi lub pnia, automatycznie przejdzie na następną gałąź, przeskakując na nią lub wykonując inny manewr. Zmiana gałęzi. W trybie predcaller w dowolnym momencie możesz się rozejrzeć i wypatrzyć podpowiedź, która pozwoli ci wybrać inną gałąź. Kiedy zobaczysz tę podpowiedź, naciśnij przycisk X, aby skoczyć we wskazane miejsce. Podwójne naciśnięcie zejścia kółkiem tryb predcaller możesz opuścić przez podwójne naciśnięcie kółeczka, aby zeskoczyć w danym miejscu, albo przez wykonanie naskoku z drzew. No przewidzieć. Dobra, no i tak normalnie automatycznie sobie idę. Dobra, no to my idziemy tam do miejsca wskazanego, ale muszę wam się do czegoś przyznać. Jakoś dla mnie to wygląda, jak gracie predatorem, fajnie się im gra, super. Ale jak gracie żołnierzem, to tak nie wiem, tak jakby ta gra nie chodziła tak płynnie, nie wiem czemu, ale takie mam przeczucie. I jak gracie, jak gram predatorem, no to jakoś gra chodzi płynnie. Okej, broń predatora. Przytrzymaj L1, wyświetlane koła broni. Spowoduje to otwarcie koła broni. Możesz najechać kursorem na wybrany element broni sprzętu i wybrać go, puszczając ten przycisk. Użycie akcji. Broni R2. Po wybraniu broni lub sprzętu możesz aktywować poszczególne akcje związane z ich funkcjonalnością. Choć predator może używać różnych broni, standardowo posiada szereg kultowych elementów, uzbrojenia oraz zdolności. Wikrza się w to miotacz plazmowy, ostrza nadgarstkowego, maskowania pod czerwień oraz mechanizm pozwalający na samozniszczenie. Okej, dobra. To co my wybieramy? Dobra, weźmiemy tak zwany ala dysk. Nie wiem co to da. Jestem ciekaw. Rzucę go. Oj, coś mi się nie udało. Jeszcze raz. Nie. No chyba to są jakieś jaja. Jaj. Jeszcze raz. Już nie mam dysku niestety. Muszę po niego pójść. A tamten? Drugi? Gdzie on mi się podział? Dobra, tamten jest gdzieś tam, ale sami widzicie, mamy jeszcze ten, zaraz wam pokażę tutaj taką ala broń, to jest strzykawka, po niej możecie się uleczyć, a to są pułapki, możecie sobie ten rozstawić, a tutaj mamy, nie wiem, łuk, czy tam, nie wiem, nie jest dostępny, ale widzicie, raz, no i po nich. No. Kaszka z mleczkiem, co? Naprawdę. Dobra, podwójne. Gdzie oni są? Chodź tutaj, kolego. Chodź. Sami widzicie. Kaszka z mleczkiem. Dotrzyj do punktu obserwacyjnego głównego obozu. Dotrzyj na punkt obserwacyjny. Okej, dobra, spoko. Tylko muszę najpierw... A, mam dysk mój. Tego to nie znam. A, to jest taka broń. Dobra. To idziemy tam. Nie wiem, ale jeżeli macie też takie same odczucia, to napiszcie w komentarzu, bo wiadomo, firma Ilphonic to też firma, która stworzyli, no, pierwszą gierkę to była chyba Friday the 13th, piątek 13, nie wiem czy słyszeliście. I też w to grałem i naprawdę fajnie się grało i całkiem w porządku gra. Dobra.
Okej, okay, no to mamy do załatwienia paru typków. Szukanie zwierzyny. Znajdź i zlikwiduj cel. Otóż to, po aktywacji trybu podczerwieni wartościowe cele zostaną automatycznie przeskanowane przez twój system celowania. Umożliwiając ich śledzenie po przeskanowaniu, cel pozostanie namierzony, dopóki nie stracisz go z oczu. Zbytnio się nie oddali albo nie pokryje się błotem. Okej, okay, zlikwiduj VIP-a. No, dobra. No to jedziemy. Otóż no, możecie sobie zmienić krzałka w dół i macie taki wzrok, znaczy się, no, tak to wygląda. Tak. Dobra, tu mogę to. A, mogę nawet, jeżeli chcecie się coś dowiedzieć, mogę nawet mówić, no, jako predator i też jako... Otóż to, mogę tak zwanego żołnierza zmylić, że on na przykład, dajmy na to, jestem na jakimś drzewku i go zmylę czymś tam i przyjdzie do mnie i mogę go, co nie ten, tak po cichutku go zabić. Wiadomo. Predator. No, dobra. Dobra, to będę musiał po cichutku to jakoś rozegrać. Muszę. Czy muszę? Chcę nawet. Co jest? A właśnie, zapomniałem o tym. Jest niewidzialny też. Mogę się być niewidzialnym. To jest właśnie super w tym. Tylko... muszę zobaczyć, czy w ogóle... mi się wydaje, że ktoś tam był. Otóż to... dobra, mogę normalnie. Tylko... muszę uważać. Tak, ich jest dwóch. Dobra. Jakoś to będzie. Trzeba uważać. Mamy jeszcze 4 minuty, no to więc... zdążymy to jakoś załatwić. A w ogóle... te niewidzialne i w ogóle to jest też... ma swoją własną, właśnie widzicie, na dole po prawej, to jest niebieskie. Co to jest w ogóle? Powiem jeszcze tak, to jest właśnie taka ala elektryczna energia. I jeżeli, sami widzicie, jeżeli zużywam ten, taką, tą moc niewidzialności, no to cóż, jak się to skończy, no to muszę poczekać i tędzie się schować i tyle. Ale widzę, że nic to nie daje. Nie wiem. O, właśnie mi tutaj pokazuje, że mało energii. O. No. Jest czysto. I załatwiony. No i tego tak załatwię. Teraz zobaczycie coś. O-o. No i gdzie on jest? Kolega poszedł na górę. I do niego przyleci tak zwana niespodzianka. Albo czekajcie. Jest tam ten typek. Dobra. Chodź tutaj. Wow, widzieliście to? Po nim. No i muszę się po to wrócić, to jest właśnie to. Dobra, wiecie co? Koniec z tym. Biorę swoją broń. Naskok, właśnie do niego. O, też tak można. O, widzicie? Co jest? O kurczę. O! Nie widziałem. Dobra, teraz tą broń wezmę. No i poleciał. Ładnie, co? Dobra, idziemy. Chodź! Otóż no, muszę się uleczyć. Tak to wygląda. Uzdrawianie, przytrzymujcie R2.
No i musicie poczekać. A dajmy na to, że ktoś do was właśnie idzie i musicie szybko właśnie to. Anulujemy szybko. Albo zabijamy go. No. I załatwione. Czekaj, tylko muszę się uleczyć. Pozyskanie trupa po powalaniu lub zlikwidowaniu cennego celu nad jego postacią pojawi się symbol wskazujący, że możesz pozyskać trofeum. Aby to zrobić, podejdź do ciała i naciśnij przycisk pozyskania. Uważaj, gdyż w czasie pozyskiwania trofeum predator jest narażony na ataki. Otóż to, jeżeli to zrobicie, zaraz wam to pokażę, jak to się wygląda. To więc jestem. Może was zaatakować tylu ludzi, że wow, szybkie pozyskanie. Pozyskanie, no co, wciskam. I co? Aha. Coś się zgliczowało. Nie wiem. Aha, teraz. No, tak to wygląda. Masakra, co? Wow! Dziękujemy za rozgranie samouczka. Przejdź do menu dodatki, by lepiej poznać główne cechy rozgrywki predatora i drużyny. Powodzenia na terenach. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Spodobał taki właśnie filmik i życzę wam, jakby co, no, miłego działka i trzymajcie się cieplutko, bye bye, adio.